Witam serdecznie widzowie na kolejnym odcinku Tomb Raider. Obecnie mamy 75% gry. Tam jest mapa skarbów, ale zanim do niej dojdziemy, to idziemy tutaj dalej. Jestem obładowany amunicją, więc ręce zostawić łapeczkę oraz skrótkę. I co? Idziemy dalej. Zabiję cię. Jak on to przeżył? Chociaż podejrzewam, że to jest chyba. Jest trzech części strzelby. Okay. Jest na drugim piętrze! Zrozumiałem! Mam coś dla ciebie! Czasem ich nie rozumiem, dlaczego oni tak zachowują. Doza. Otwórzmy szybko skrzynkę, spodoba. Idziemy? Nie. Alex, w coś ty się wpakował. A, do tego mam. Lara ma całkowitą... Alex za wysokie progi. Co Alex sobie myślał? To miejsce jest bezlitosne i cena przeżycia jest po prostu zbyt wysoka. Okej, tylko takie gadanie.
daty mamy teraz? Data wskazuje na szósty rok ery Meiji, czyli 1873. Jedna strona jest wytarta jakby od ciągłego pocierania. Może to była szczęśliwa moneta jakiegoś żołnierza. Okej, fajnie. Fajnie wiedzieć. To nie do pokonania. Ojejciu. O. Jajo. Nice.
Tyle się wydarzyło. Sądzę, że w pewnym sensie powinnam być wdzięczna Larze za tę pracę. Ona zawsze we mnie wierzyła. Wszyscy na uniwersytecie uważali... Dobra, to przeczytacie sobie, zatrzymacie, czytacie, będzie spoko. Nic nie ma, dobra. O co tu chodzi? Kurde, szyna jest zablokowana. Gdybym się jakoś dostała na górę, to może udałoby się to ruszyć. Jak to przesunąć teraz? Nie da się, czekajcie. Muszę się dostać na górę. Sprawdź na suficie. Nie wiem, co. Znaczy widzowie. Ciężko mi teraz tutaj cokolwiek myśleć.
Larm, przepraszam, że wciągnąłem cię w ten bałagan. Nie wiem, co sobie myślałem, przechodząc. Myślałem, że zostanę gwiazdą w moim własnym... Widać mi zawsze wokół. Dobra, mam! Świetnie. Dobra robota. Jakiś śpiący. Alex! 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 Zaraz cię stamtąd wyciągnę! Dobrze. Teraz oczyścić przejście. Oh, Alex, masz narzędzia. Wreszcie ci zaimponowałem. Wyciągnijmy cię stąd. Przepraszam, przepraszam. Wygląda na to, że już nie zatańczę. Nas. Ja nie wyjdę stąd żywy, Lara. Zabierz narzędzia. Nigdzie bez ciebie nie pójdę. Jak często taki gość jak ja ma szansę zostać bohaterem? Nie ma stąd wyjścia! Pozostali na nas liczą. Już! Musimy wrócić z kluczami. Lara stąd wyszła, tak? No, stąd wyszła. Nasz ziomeczek za to. No, ginęła kolejna osoba. No tak to jest w tych właśnie przygodowych gierkach, kiedy to giną ważne postacie. Właśnie. Ej, ta wyciągarka jest the best. Bo leciałem tu stąd i wpadłem tam w rury, okej. A teraz pójdziemy tu? Okej.
stare dzienniki. Miesiące pracy przy wykopaliskach przyniosły nam w końcu nowe informacje na temat układów pogodowych na tej wyspie. Na naszym wykopalisku przy... Kazali iść do grobowca. A w grobowcu była odpowiedź. Ja byłem w tym grobowcu. Antyczne ruiny w starej bazie. Kontrola burz. Potrzebuję odpowiedzi. A jak to co? No ty tutaj sobie bardzo ładnie... bardzo ładnie. Bardzo ładnie kontrolowali. Elegancko teraz to będziemy gierczyć. To jest tempo cucho. Trudno odczytać datę, ale w połowie XIX wieku w Japonii powstawały ich tysiące. Dobra, nie ma nic. Doczekałem się. Portugalczycy bili je w XVI wieku dla swojej kolonii w Malakce w dzisiejszej Malezji. Musi pochodzić z wraku jednego z galeonów na wyspie. Okej. Ładnie to poszło. Nareszcie. Nie wiem, czy warto. A mu góry aż. To jest. Tędy zajdę. Ja tego nie widziałem. No tak tu wszystko już jest stąd wzięte. Okej. Okay. Spaduwa. Idziemy stąd.
idziemy. Musimy wrócić z kluczami. Przepraszam bardzo was. Kurczę, mogła coś złapać. Ale bym zrąbał. Słyszałeś coś? Może tam? Co to? Pomocy! Czuj się wejść. Ale dałem. Szadu dałem za mocno. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Jeżeli się tam schowali, to...
potrzebuję wsparcia! Jaki szał! Ale dostał headshota. Słyszeliśmy wybuch i myśleliśmy... Alex... On został na statku. Chyba każdy, kto z tobą przebywa, ma małe szanse przetrwania. Rhys! To trzymaj się z daleka ode mnie. Zjedzmy coś, dobrze? Te sukinsyny się gdzieś zaszyły, ale to nie znaczy, że dały nam spokój. Jeżeli mam tutaj zginąć, to nie z pustym brzuchem. Dobre. Najedzony, ocalony. Wreszcie trochę pozytywnego myślenia. Jak tylko Reyes skończy swoją robotę, w mgnieniu oka wrócimy na łono cywilizacji. A jaką wspaniałą historię opowiemy. Historię? Nie chcę więcej słyszeć imienia Himiko. Możemy wyruszyć z odpływem. Nie, nie możemy. Nie zaczynaj z tymi pierdołami! Nie tylko Lara uważa, że jesteśmy tu uwięzieni. Matthias może i jest szalony, ale tego był pewien. Widziałam to w jego oczach. On uważa, że wskrzeszenie Himiko jest kluczem do ucieczki z wyspy. Boże, to brzmi jak szaleństwo. Ale cała ta wyspa taka jest. Te burze nie są normalne. Musimy to zrozumieć. Ona ma rację. Gdy sztorm uderzył w Endurance, poczułem to. Coś mrocznego, coś żywego. To przeklęte miejsce. Dokąd idziesz? Pod bazą na klifach są ruiny. To, co w nich znaleźli, kazało im wierzyć, że zapanują nad burzami. Muszę się dowiedzieć, co odkryli. Odpływamy, kiedy będziemy gotowi. Bez względu na to, czy wrócisz. Bez ciebie nie odpłynę. Okej, no dobra, to w tym momencie kończymy ten odcinek. I zachęcam obejrzeć kolejny odcinek, który będzie no niebawem. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za łapeczki, komentarze. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, cześć.